No cześć, zapraszam Was na przegląd kwietniowego magazynu LEGO City. Mamy w nim minifigurkę oraz małą wywrotkę. Jeżeli chodzi o mnie, to bardzo fajny zestaw. Jeżeli chodzi o gazetkę, to cena 14,99. Ciekawe, czy się utrzyma do końca roku. Jak zwykle mamy tu sporo komiksów, konkursy. Wydania specjalne innych gazetek oraz taki fajny plakat zbiorczy. Z drugiej strony natomiast mamy plakat już samej postaci z koparką. Tutaj reklama Ninjago Legacy, który już jest w kioskach. Na końcu rozwiązanie konkursów. Oraz kolejna ciekawa minifigurka. To będziemy mieli 6 maja. 22 elementy. Ale na pewno się skuszę, bo jak sami widzicie, tutaj minifigurka jest inna niż pozostałe wcześniej. Kosmiczne. Ma inne kolory. Nie jest to typowy biały strój. No i coś, na co czekam. Na pewno wiele innych osób też na to czeka. To Loki w Avengersach, a nie znowu Kapitan Ameryka albo Iron Man. Jeżeli chodzi o mini koparkę, no to tak, pozostałe. Ten zestaw składa się z 26 elementów. Mamy łopatę, mamy kilka luźnych klocków. Konstrukcja jest prosta. Za to minifigurka jest bardzo fajnie zrobiona. Podoba mi się. Okulary. Biały kask. Chociaż jak dla mnie to w naszych realiach białego kasku nie powinien za bardzo mieć. No chyba, że jest szefem jeżdżącym. Przeważnie kierownictwo ma białe kaski. Jeżeli chodzi o tą mini koparkę, to wziąłem ją ze względu na to, żeby uzupełnić swoją kolekcję w domu. Tutaj mam koparkę z wiertłem z numeru 2022, która bardzo mi się spodobała, oraz z 2021 roku z drugiego numeru mam taką ładowarkę. No to bardziej spychacz jest, bo ona tylko łyżkę do góry podnosi. Poza tym do kompletu moich budowlańców jest mój szefo Harl Habs ze swoją ubijarką. I płotkiem zagradzającym. Oraz zestaw z 2005 roku. Ten składał się z 36 elementów. Bardzo fajny. Sprzed ery jeszcze gazetkowej. Więc 36 elementów, a tu przeważnie jest po 26 do 30, więc idealnie się wpasowuje. Widać, że jest trochę masywniej zbudowany. No ale to jest akurat taka koparka, która może łyżkę wysoko podnieść, więc idealnie pasuje. Jedna z rzeczy, która jest fajna w tym wszystkim, to to, że każda minifigurka jest inna. Nie powtarzają się. Nawet stroje. Więc to jest taka naprawdę poważna ekipa budowlana. Z ciekawostek muszę dodać, że aktualnie ten zestawik mały 2005 roku znalazłem jeden jedyny zestaw nieotwierany na Allegro, który obecnie kosztuje 100 zł.
za 26 elementów. No dla mnie to już jest lekka przesada. No ale jak ktoś to kupuje... Co bym tu jeszcze chciał dokupić? Na pewno chciałbym dokupić jakąś koparkę, ale z małą łyżką. Taką typową małą kopareczkę, która kopie. To już wtedy byłaby prawie ekipa cała skompletowana. No a później to już tylko zestawy jakieś duże, budowlane, w których na pewno będzie można przetransportować na przykład te koparki, jakiś samochód, jakaś duża koparka. Jak sami widzicie, to konstrukcje nie za bardzo się zmieniły, jeżeli chodzi o łyżki w ogóle, praktycznie. W czarnej mamy przez środek przetłoczenie, w żółtej nie. Jeżeli LEGO coś dobrze produkuje, to niech to produkuje dalej. A te chłopaki budowlańcy to jest jakieś fajne urozmaicenie w LEGO City. Bo jak dla mnie to za dużo ostatnimi czasy jest motorów, jakichś takich pierdół, chociaż obawiam się, że teraz pójdą znowu w ekipy budowlane i będą same budowlane rzeczy. A chciałbym na przykład, żeby było więcej zwykłych obywateli. I to też byłoby ciekawe. Natomiast następny numer z kosmonautą, astronautą, jak to woli, na pewno zakupię, bo bardzo mi się minifigurka podoba. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!